Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu. Przewodnik do długowieczności. Nasze ostatnie spotkanie to było spotkanie, w którym omawialiśmy sobie odporność. A dzisiaj opowiemy o tym, co się dzieje, kiedy nasza odporność zaczyna głupieć i zaczyna reagować w sposób nieprawidłowy na otaczający nas świat. Czyli co to są alergie, jakie mamy rodzaje alergii i jak możemy sobie w naturalny sposób pomagać w tych alergiach. Szanowni Państwo, nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym fitoterapeutą. Gdyby ktoś z Państwa chciał skorzystać z konsultacji w zakresie suplementacji, zastosowania ekstraktów ziołowych i projektu Willoway. Zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego w Katowicach. Tak jak Państwo tutaj widzicie, Katowice Kbella Beauty Clinic lub w siedzibie Nature Day, tam gdzie mamy preparaty ziołowe w Kaletach. I tam również możecie Państwo się skontaktować. Na samym końcu jest slajd z danymi kontaktowymi, także możecie Państwo również tam kontaktować się i umówić się na spotkanie ze mną. Zawsze przypominam, że jeżeli macie jakieś krótkie pytanie dotyczące Państwa problemu, możecie wysłać na adres pytania@willoway.com i ja postaram się najszybciej, jak to możliwe, odpowiedzieć. A teraz wracamy do naszego tematu. Nasz temat to jest powiedzieć stop alergiom. Wbrew pozorom, szanowni państwo, jest to bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że jak państwo za chwileczkę zobaczycie, mamy bardzo wiele różnych rodzajów alergii. Oczywiście w medycynie, żeby łatwiej nam było rozpoznać różne dolegliwości, no i dzięki temu później je poszatkować, przyporządkować do jakichś grup, no i w ostatecznym rozrachunku lepiej leczyć, to zawsze sobie je dzielimy. Tak? I za chwileczkę Państwu pokażę, jak my sobie tak w najprostszy sposób te alergie dzielimy. Natomiast sama alergia jako problem zdrowotny został nazwany w 1906 roku przez naukowca z Wiednia. I pojęcie alergii wzięło się z greckiego jako inna reakcja. Tak? Allos, ergos, inna reakcja. Alergia. I rzeczywiście tak jest. Normalnie otaczający nas świat jest pełen alergenów. No dobrze, no ale przecież są tacy ludzie, którzy reagują negatywnie na te alergeny, a są tacy, którzy w ogóle sobie nic nie robią z tych alergenów, tak naprawdę normalnie reagują, nie mają żadnej alergii. Co to, jak to w ogóle jest, że jedni ją mają, inni jej nie mają, tak? Za chwileczkę sobie wejdziemy trochę w ten świat. I zanim sobie rozróżnimy te różne elementy alergii, to zobaczcie Państwo, że z definicji alergię czy uczulenie traktuje się jako patologiczną, czyli niewłaściwą, jakościowo zmienioną odpowiedź tkanek, czyli jakościowo coś się dzieje innego na dany czynnik uczulający, na jakiś alergen. Reakcja ta jest reakcją układu odpornościowego, to warto podkreślić, tak? Myśmy ostatnio mówili o odporności, o różnych rodzajach odporności. I to jest niewłaściwa reakcja układu odpornościowego, najczęściej związana z powstaniem specjalnych przeciwciał. Jednym z głównych mediatorów, my to nazywamy w medycynie, które wyzwalają reakcję alergiczną w kontakcie z alergenami, jest histamina. Ona jest odpowiedzialna za szereg objawów nadwrażliwości, między innymi na przykład zaczerwienienie skóry, tak? Taki świąd w skórze, naczyń krwionośnych, czasem spadek ciśnienia tętniczego. Czy zagadnienie alergii to jest takie zagadnienie, którym warto się zajmować?
trochę z perspektywy naszych rozważań, czy my jako grupa osób, która stara się rozmawiać o zdrowiu, czy warto, żebyśmy się tym zajmowali? Jeżeli chodzi o dane statystyczne, no tak naprawdę to może nas trochę zachęcić, to zwróćcie Państwo uwagę, że alergia pokarmowa występuje bardzo często, bo 17 milionów Europejczyków ma alergię pokarmową, 70 milionów cierpi z powodu astmy, a 170 milionów cierpi w okresie wiosenno-letnim na uczulenia na pyłki. Czyli jeżeli rozejrzyjcie się wokoło, to tak na rzut kamieniem znajdziecie kogoś, kto na pewno ma jakiś problem z alergią. A zatem zagadnienie jest ważne, dotyka bardzo wielu osób i jeżeli możemy komuś pomóc, możemy się podzielić tym dobrem, które tutaj mamy, to to jest taki element, który na pewno warto zwrócić uwagę. Same alergeny, czyli te substancje, które powodują alergię, no jest ich bardzo, bardzo wiele. Sklasyfikowano gigantyczną ilość, kilkadziesiąt tysięcy różnych związków. I tak naprawdę, szanowni państwo, patrząc trochę z perspektywy medycyny naturalnej, człowiek by zwariował, gdyby chciał dowiedzieć się realnie, na co jest uczulony. Tak naprawdę to, co chciałbym zwrócić państwa uwagę, to to, żebyśmy się skoncentrowali na tym, nie jaki mamy objaw, czy jaki mamy alergen, ale co jest przyczyną, co jest pierwotną przyczyną tej dolegliwości. I zawsze staram się patrzeć na choroby z tej perspektywy. Jeżeli chodzi o podział ze względu na drogi kontaktu z organizmem, no to możemy mieć pokarmowe, wziewne i kontaktowe. Możemy też to podzielić na całoroczne i sezonowe. Tak? Zwróćcie uwagę, że możemy sobie zaszufladkować. No i co z tego? Czy nam to ułatwi tak naprawdę w codziennym życiu jakieś postępowanie? I tak, i nie. Czyli jednym z elementów leczenia alergii, my sobie za chwileczkę do tego wrócimy, jest unikanie alergenu. Jeżeli go sobie rozpoznamy, to łatwiej nam go unikać. Czyli może warto czasem podzielić sobie te rodzaje alergii, żebyśmy rozumieli, z jakim rodzajem mamy do czynienia. No ale z drugiej strony zobaczcie, możemy mieć na przykład alergie pokarmowe. No jest ich troszeczkę, tak? Mogą być nawet takie bardzo niebezpieczne, zaraz sobie to przypomnimy. Są również alergie, gdzie mamy wziewne, czyli drogą oddechową. I tak jak droga kontaktu jest wymieniona, tak najczęściej te objawy dotyczą albo układu pokarmowego, albo układu oddechowego. One się później mogą uogólniać, to znaczy może się pojawić objawy z innych tkanek, ze skóry i tak dalej. Ale te pierwotne objawy najczęściej pojawiają się w miejscu kontaktu, czyli tak jak jest droga podania alergenu, tak też najczęściej pojawiają się pierwsze objawy. A tu na zdjęciu, szanowni państwo, możecie wyjść na spacerek, zobaczycie, że już pięknie kwitną wierzby, za chwileczkę zaczną pylić brzozy, leszczyny i ci, którzy mają problemy z problemami alergii wziewnej, już na pewno mogą odczuwać łzawienie, spędzenie oczu, kaszel, katar, a czasem podwyższoną temperaturę. Dlatego, że jednym z rodzajów uczuleń są alergie wziewne, czyli na przykład jakieś pyłki kwitnących roślin. No niestety, tak to już jest, że tych osób, które mają ten rodzaj uczuleń, jest dość dużo. Nie jest ona bardzo niebezpieczna, szanowni państwo, ale niestety jest bardzo uciążliwa, tak? No, chodzi taki gagatek, kicha, smarka cały dzień, po prostu no nie jest to nic miłego. Dlatego może warto zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy w stanie sobie z tym rodzajem alergii poradzić. Ale to za chwileczkę wrócimy. Później mamy alergię kontaktową. To jest taki rodzaj wyprysku na skórze. Mamy swędzącą, łuszczącą się skórę. Mogą pojawić się grudki, pęcherzyki. I rodzaje alergenów to są na przykład metale. To jest w ogóle ciekawe, że metale, podobnie jak leki,
są zbyt małymi cząstkami, żeby same wywołały alergię. Dlatego proszę sobie wyobrazić, że jak one wywołują alergię, to one się muszą jeszcze z czymś połączyć w tym organizmie. I tak dotknięcie takim metalem powoduje powstanie kompleksu takiego metalu z białkiem i wtedy powstaje już właściwy alergen. Czyli zachodzi pewna reakcja. I to jest też ciekawe. Zwróćcie uwagę, są osoby, które przecież mają kontakt codziennie z różnymi metalami, a nie mają tego typu problemów. A są osoby, które reagują w taki dziwny sposób. Jak to w ogóle jest, tak? Na razie zadaję pytanie takie retoryczne, a zaraz sobie do tego wrócimy. Proszę też zwrócić uwagę, że więcej kobiet choruje na przykład na uczulenie na nikiel. Jest to bardzo popularna alergia kontaktowa. Możemy mieć alergię pokarmową. I tutaj niestety zdarza się reakcja silna, IgE zależna, natychmiastowa, bardzo silna, która może być niebezpieczna dla życia. Proszę pamiętać, że jeżeli wiecie, że macie kogoś, kto jest silnie uczulony na jakiś pokarm, u dzieci to może być jajko, a na przykład u dorosłego to mogą być orzechy albo owoce morza. No niestety trzeba bardzo uważać. I tutaj element unikania alergenu jest ważnym elementem leczniczym czy zapobiegawczym. No i mamy też taką IgG zależną alergię pokarmową. Podkreśla się, że w ogóle dysbioza jelitowa to jest coś, o czym powinniśmy dużo dzisiaj mówić, czyli zaburzenia tych bakterii probiotycznych w jelitach. Dlatego, że mówi się o tym, to jest też potwierdzone w badaniach, że jeżeli ktoś ma prawidłową mikrobiotę, to rzadziej choruje na alergię. To dotyczy również dzieci. Zaraz sobie do tego wrócimy. Zresztą domyślacie się, co jest podstawowym elementem suplementacji u takich osób z alergiami. Kto strzelał w probiotyki, strzelił w sedno tarczy. Tak naprawdę to właśnie probiotyki są w tej chwili jednym z podstawowych elementów suplementacji u osób, u których chcemy wyciszyć alergię. Słuchajcie, to jest dziwne, tak? A z drugiej strony są już prowadzone badania i my wiemy, że bakterie podawane jako probiotyki, one w sposób pozytywny modyfikują nasz układ odporności i on przestaje głupieć i atakować w sposób taki jak alergia. Bardzo ciekawą formą nie jest to alergia, ale jest to coś bardzo uciążliwego i jest związane na przykład z pokarmami, to nietolerancje pokarmowe. Przykładem jest nietolerancja na laktozę, bo zwróćcie uwagę, że najczęściej, jeżeli mówimy o różnych uczuleniach, takich silnych uczuleniach, to będą to często białka, chociaż są też uczulenia na leki. To są niewielkie związki chemiczne, które same w sobie, tak jak nikiel, nie wywołałyby reakcji alergicznej, a wyobraźcie sobie, że 10% terapii leków podawanych w szpitalu wywołuje reakcje nadwrażliwości, reakcje uczuleniowe. Co dziesiąty pacjent, który jest leczony w szpitalu, ma problemy zdrowotne z powodu podanych leków. I mówimy tutaj o uczuleniach na leki. Proszę zwrócić uwagę, jaki to jest jednak znaczny odsetek pacjentów. To nie jest 0,5%. To jest około 10%, 7-10% pacjentów w różnych badaniach. I teraz zwróćcie uwagę na nietolerancje pokarmowe. To jest coś związane z naszymi genami. To znaczy, nasza genetyka jest tak zaprogramowana, że się rodzimy, wyglądamy w określony sposób i nasze geny sterują właściwie całym naszym organizmem. Różne geny się włączają, inne się wyłączają, powodując w określonej sekwencji, kolejności, że na przykład enzym, który trawi laktozę w mleku, jest obecny albo nie jest obecny.
Czyli jeżeli na przykład weźmiecie statystycznie, to dzieci do 5. roku życia w tej naszej etnicznej grupie tutaj w Polsce właściwie prawie wszystkie mają enzym, który trawi laktozę. I później zaczyna się komplikować do tego stopnia, że jakbyście wzięli badania na osobach dorosłych, to ponad 30% osób dorosłych ma nietolerancję laktozy, czyli nie wytwarza enzymu do trawienia tego cukru. Natomiast u dzieci w większości wypadków ten enzym jeszcze jest aktywny. I przed naszym spotkaniem chwilkę rozmawialiśmy o inżynierii genetycznej. Tutaj za to, czy jest ten enzym, czy go nie ma, odpowiadają po prostu nasze geny. To nie jest forma uczulenia, ale to jest bardzo ciekawa też taka reakcja organizmu, którą czasem myli się z reakcjami uczuleniowymi. Także nietolerancja laktozy, czy to, czy czujecie się źle, bo wypijecie mleko i później macie wzdęcia i problemy zdrowotne, bo nie trawicie laktozy, to nie jest uczulenie. Natomiast, szanowni państwo, zdarza się uczulenie na mleko, uczulenie na białka mleka. I wtedy możemy mieć problem, albo uczulenie na białka jajka. Jeżeli chodzi o objawy, one mogą być bardzo, bardzo różne. Czyli objawy alergii, nietolerancji pokarmowych to mogą być na przykład alergie natychmiastowe, i to mówiłem państwu, one są bardzo niebezpieczne. Są też reakcje nadwrażliwości pokarmowych opóźnionych, no i one są odwleczone z czasem, czyli zjedliście sobie coś, zaczynacie się źle czuć, macie bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, czujecie się osłabieni, możecie mieć jakieś wypryski na skórze, bóle głowy, a nawet zmiany masy ciała. I wyobraźcie sobie, że to jest rodzaj alergii. Nietolerancja pokarmowa właściwa to są najczęściej bóle brzucha, wzdęcia, biegunki. Może być to rodzaj nietolerancji związanej na przykład z histami, no na przykład pomidory. Ktoś sobie zje pomidora i się źle czuje, ale może być to na przykład nietolerancja pokarmowa taka jak laktoza czy gluten, celiakia jako choroba. Tak? To jest forma nietolerancji pokarmowej. O, tutaj mamy wymienione różne alergie pokarmowe i nietolerancje. I zobaczcie, że nietolerancja pokarmowa to będzie laktoza, to będzie cukier, fruktoza, to będzie histamina, czyli to może być na przykład mleko, będzie laktoza, owoce, miód, to będzie fruktoza, a pomidory, wędzone ryby, sery dojrzewające i czerwone wino, to będzie nietolerancja histamina. Mogą być tego typu problemy. Natomiast jakby przejdziemy na prawo, to alergia pokarmowa to może być na przykład jajko, mleko krowie u dzieci, a u dorosłych orzeszki, ryby, skorupiaki. No i mogą być te alergie opóźnione. I tu już powiem państwu, tych alergenów jest bardzo, bardzo dużo. Jest szeroka baza. Można oczywiście badać stężenia przeciwciał przeciwko tym alergenom pokarmowym. Także jeżeli chodzi o diagnostykę, to jest całkiem fajna diagnostyka alergii. Gorzej z leczeniem. Tu jest trochę problem. Gorzej jest z leczeniem. A samo leczenie niektórych postaci alergii to jest na przykład swoiste odzwyczajanie organizmu do tego, żeby źle reagowała, czyli mamy immunoterapię swoistą, czyli odczulanie. No i zasadą tej terapii jest systematyczne podawanie określonej wzrastającej dawki antygenu. Czyli zwróćcie uwagę, na tym chciałbym się chwilkę zatrzymać. I tutaj Państwu wprowadzę po raz kolejny probiotyki. Pamiętajcie, że probiotyki to jedno z najlepszych lekarstw na alergię. Dlaczego? Jeżeli weźmiecie organizm, który jest bardzo wrażliwy na otaczający świat i zniszczycie takiemu człowiekowi probiotyki w jelitach, to on w pewnym momencie zacznie bardzo mocno reagować na jakikolwiek bodziec zewnętrzny. Bardzo mocno.
Dlaczego? To jest tak. Jeżeli byście zamknęli się w pokoju, zgasili światło i mrugnęli delikatnie jakąś latareczką punktową w waszym kierunku, to ten impuls świetny może być dla waszego organizmu męczący, jak zacznie na przykład mrugać częściej albo intensywnie świecić. Natomiast jak wejdziecie do bardzo fajnej, dobrze oświetlonego pomieszczenia, gdzie ilość impulsów jest bardzo duża, to wasz organizm zacznie się do tej bardzo dużej ilości impulsów przyzwyczajać. I reguła swoistego odczulania właśnie na tym polega, żeby bombardować organizm swoistym alergenem, żeby organizm się przyzwyczaił. A co mają do tego probiotyki? Ano, probiotyki mają do tego tyle, że jeżeli nawyrzucacie do tego organizmu miliardy różnych bakterii, i ten organizm będzie zawsze reagował na te bakterie, mniej lub bardziej, to w pewnym momencie stwierdzi: o kurczę, jest tyle różnych tych bakterii, tyle różnych tych antygenów, to ja sobie może dam spokój. Nie będę się denerwował, jest tego tyle, niech już sobie są. Niech już sobie będą, nie będę na nie reagował. Uspokajam się, bo mam dużo bodźców, nie będę na wszystkie reagował. Tak? Natomiast jak zniszczycie komuś w jelitach, na przykład lekami przeciwbólowymi, antybiotykami, a mikrobiotę jelitową, to ten człowiek będzie bardzo mocno reagował na każdy najdrobniejszy zewnętrzny impuls, bo jego organizm będzie przewrażliwiony. I tak powstaje alergia, i tak się nasila alergia. A zatem probiotyki, jako tak zwane tło, będą niezwykle ważnym elementem leczenia. Oczywiście alergię można również leczyć objawowo, farmakologicznie. My staramy się zapobiegać napadom alergii. Nie wychodzi nam to. Po prostu nie wychodzi nam to. My możemy bardzo mocno spacyfikować ten organizm i możemy mieć przy sobie lekarstwa, które nam pomogą. I skrajnym przypadkiem jest na przykład posiadanie przy sobie zastrzyku z adrenaliny u osób, które mają zagrożenie śmiercią, wstrząsem anafilaktycznym w tasiemcu bąblowca. Słuchajcie, to jest coś obrzydliwego, ten bąblowiec. Takie cysty bąblowca to potrafią mieć nawet 7 centymetrów. Taka galareta w człowieku rośnie, no coś obrzydliwego. I teraz, jakby taka cysta pękła, to się wszystko wylewa do środka i ten pacjent może umrzeć bardzo szybko z powodu wstrząsu i musi mieć przy sobie adrenalinę. I pewno, że można usunąć bąblowca, jeżeli jest w takim miejscu, że jest dostępny. A jak się umieści w mózgu, to nie ma szans. Mamy również leki przeciwhistaminowe, na przykład, czy mamy glikokortykosteroidy, które możemy stosować nie tylko wziewnie, ale również ogólnoustrojowo, doustnie. Także my trochę tej farmakoterapii w uczuleniach mamy, ale niestety, szanowni państwo, no szału nie ma. I to nie jest na takiej zasadzie, że my tymi lekami możemy kogoś wyleczyć, będzie szczęśliwy i już nie będzie miał alergii. Tak naprawdę nasze postępowanie, nasza dieta, nasze uniganie alergenów i probiotyki są tutaj ważniejsze czasem w zapobieganiu tej alergii niż same leki. Oczywiście zależy od rodzaju tego uczulenia. No i oczywiście eliminacja czynników alergicznych. To jest w ogóle paradoksalne, bo z jednej strony mówi się o tym, że jak człowiek często spotyka się z alergenem, to powinien się adaptować. A z drugiej strony są takie rodzaje alergenów. Na przykład są osoby uczulone na jad pszczoły, albo uczulone na orzechy, albo uczulone na niektóre kosmetyki. No i nic nie zrobicie. Trzeba po prostu uważać przez całe życie, ponieważ kontakt z takim alergenem może być niebezpieczny dla życia takiej osoby. Ale można unikać również laktozy, nabiału mleka, albo jak nietolerancji pokarmowej w celiaki, jeżeli zastosujecie bardzo rygorystyczną, ścisłą dietę bezglutenową, to u pacjenta właściwie nie wystąpią objawy choroby.
Czyli to jest bardzo ważne. No dobrze, jeżeli chodzi o leczenie alergii, to mamy również dodatkowe elementy. Mówiliśmy wcześniej o farmakoterapii, o eliminacji tych alergenów. Teraz sobie możemy trochę powiedzieć o suplementacji. Jest kilka elementów. Mamy zatem zioła, czyli mamy aloes. Mamy zioła, które mogą działać przeciwzapalnie, przeciwpasożytniczo i w formie detoksykacji, wsparcia pracy wątroby. Dlaczego? Dlatego, że wątroba jest odtruwaczem organizmu. Ona również wpływa na odporność w tym organizmie, może ją modyfikować, a zatem prawidłowo funkcjonująca wątroba jest kluczem do tego, żebyśmy mogli zmniejszyć objawy alergii. Bardzo ważnym elementem jest omega-3 olej z czarnuszki, ale również witamina D3. No i co ważne, dieta poprawiająca pracę jelit, czyli dieta uszczelniająca jelita, to jest takie potoczne sformułowanie, dietetycy wiedzą o co chodzi, lub dieta eliminacyjna, czyli jak ktoś jest uczulony na orzeszki, to nie wolno mu jeść orzeszków. Jeżeli ma nietolerancję na podłożu histaminowym, to musi uważać na pokarmy, które wzbudzają reakcję histaminową. Czy na przykład nie powinien jeść pokarmów zawierających fruktozę, czy na przykład owoce, czy miód. Powinniśmy również usuwać stany zapalne w organizmie, bo te przewlekłe stany zapalne, najczęściej spowodowane zakażeniami, one cały czas modyfikują niestety w sposób negatywny odporność. Proszę o tym pamiętać. Stany zapalne trzeba usuwać z organizmu. No i oczywiście probiotyki. No i badania naukowe dowiodły, że dzieci urodzone z mamy, która ma prawidłową mikrobiotę, i jeszcze do tego może stosować sobie probiotyki, i dziecko jest urodzone drogami naturalnymi, ma dużo większe szanse, że nie będzie miało alergii. To musicie zapamiętać, bo to jest coś, co da wam do myślenia. Warto się nad tym zastanowić. Dlaczego dzieci urodzone z mamy, które mają zdrową mikrobiotę, nie chorują na alergię? Tak? Dlaczego probiotyki u tych dzieci, które później zasiedlają się, bo dziecko rodzi się jałowe. Dziecko w brzuchu matki jest jałowe, tam nie ma przecież nic, nic tam, żadne bakterie nie pływają. Ono się rozwija w cudownych jałowych warunkach. Urodzi się i kontaktuje się ze światem zewnętrznym, kontaktuje się również z bakteriami. Te bakterie zaczynają mieszkać w organizmie takiego noworodka. I teraz, jeżeli to są dobre bakterie, to super, bo jest duża szansa, że u takiego dziecka nie będzie alergii. Ale słuchajcie, to dotyczy również nas dorosłych. Jeżeli ktoś chce zmniejszyć problemy z alergiami, oczywiście są alergie uwarunkowane genetycznie i to też trzeba pamiętać o tym. To są, tutaj medycyna twierdzi, że to się dziedziczy wielogenowo, czyli bardzo trudny sposób do diagnostyki alergii. Ale proszę o tym pamiętać, że również u osób dorosłych udowodniono, że stosowanie odpowiedniej diety i probiotyków zmniejsza objawy alergii. Do tego stopnia, że przy prawidłowym prowadzeniu takiego pacjenta może się okazać, że organizm się tak wyciszy, że ta alergia zniknie. Jeżeli chodzi o preparaty, które stosujemy, czyli ekstrakty ziołowe, preparaty naturalne w suplementacji u osób z alergiami, to są to na pewno antyoksydanty. I tutaj mamy luteinę A plus E. Mamy regulację odporności poprzez detoksykację. Detoksykację, usuwanie pasożytów i różnych trucizn z organizmu, poprawa funkcji detoksykujących, odtruwających wątroby,
Rośliny, które łagodzą podrażnienia i stany zapalne, czyli aloes, probiotyk, bardzo ważny, witamina A, E i witamina D3, omega 3, ponieważ wiemy, że ona ma właściwości przeciwzapalne i tak samo przeciwzapalne mają właściwości ekstrakty z konopi siewnej, czyli na przykład kanabinoidy w olejach z CBD. Króciutko zatem przejdziemy sobie przez te suplementy, które możemy sobie stosować w takim pakiecie. Pierwszy i tutaj ostatnio poświęcaliśmy dużo czasu aloes. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten aloes jest bardzo naturalny. Plantacja, z którego pochodzi, jest prowadzona bez dodatków jakichś pestycydów i innych świństw. Jest naturalna wegetacja, więc nie ma tam czegoś, co mogłoby dodatkowo wprowadzić jakieś negatywne rzeczy. Nie ma aloiny w tym preparacie i mamy sok z aloesu i sok z owoców dzikiej róży, który, jak Państwo wiecie, ma fantastyczny wpływ łagodzący na ścianę przewodu pokarmowego. Później mamy antyoksydanty. Warto tutaj przypomnieć, Szanowni Państwo, że antyoksydanty zwalczające wolne rodniki tlenowe to jest coś, co powinniście mieć zawsze przy sobie. Muszę Państwu powiedzieć, że antyoksydanty, omega-3 i probiotyk to jest coś, co zawsze znajdziecie u mnie w lodówce. Zawsze. To jest taka rzecz, którą obowiązkowo powinniśmy mieć w domu. Antyoksydanty, probiotyk i omega-3. Sama luteina AE liposomalna, nie dość, że to jest bardzo specjalna forma liposomalna, a więc taka, która dociera bardzo szybko do miejsc specjalnie potrzebujących składników zawartych w liposomie, to jeszcze świetnie wchłaniają się te substancje. Czyli widzicie ekstrakt ze świetlika, selen, ekstrakt z nagietka, witamina A i E. Tak? Czyli luteina, zaaksantyna ze świetlika, które też poprawiają widzenie i poprawiają metabolizm siatkówki oka. Później mamy liver i kapsułki liver plus, jak Państwo wiecie, to są ekstrakty ziołowe, których zadaniem jest bardzo szeroki, pozytywny wpływ na układ pokarmowy ze specjalnym pietyzmem gdzieś tam działający na wątrobę. Natomiast rośliny te wzmacniają odtruwanie, dlatego że ta funkcja wątroby, funkcji wątroby jest bardzo wiele, ale odtruwanie jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania wątroby. Detoksykacja, czyli oczyszczanie organizmu, w tym również z pasożytów, tak, to jest bardzo ważny element, dlatego że to jest normalizacja procesów odporności, bo wiecie Państwo, że pasożyt, który będzie w organizmie, będzie chciał się ukryć. Jak będzie chciał się ukryć, to taki cwaniaczek jest, on będzie modyfikował naszą odporność, tak, żeby go nasz organizm nie widział. Zgłupieje ten nasz organizm. Dlatego normalizacja procesów odpornościowych z pomocą ziół odtruwających jest jednym z fundamentów również normalizacji procesów alergii. Tak? Czyli tutaj macie ekstrakt na przykład włoskiego orzecha. To jest naowocnia orzecha włoskiego. Tak? Nie sam orzech ze środka, tylko naowocnia. Tak jak możecie sobie kupić te orzechy i wcinać, to naowocni orzecha włoskiego, no to niespecjalnie ktoś z nas zjada to zielone coś, co pokrywa orzechy włoskie. Ja chyba nie znam nikogo, kto to wcina, natomiast ekstrakt z tego zielonego czegoś jest fantastyczny, dlatego że bardzo silnie zwalcza pasożyty przewodu pokarmowego. Oczywiście tu jest więcej innych ziół. One mają bardzo szeroki wpływ na nasz organizm, ale podkreślamy tutaj te elementy, które mają normalizować procesy zapalne i mają pomagać osobom z alergiami. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie walki z alergiami, walki ze stanem zapalnym bez omegi 3. Nie wyobrażam sobie. Wpływ omegi 3 na pracę mózgu, pracę serca, rekonwalescencję u osób po różnych infekcjach, po zawale serca, czy nawet wzmacnianie skóry włosów i paznokci, to jest rzecz udokumentowana i dlatego warto pamiętać zawsze,
że omega-3 powinna być zawsze w naszym domu. Zawsze w naszym domu również powinien być probiotyk. Ja nie twierdzę, że trzeba go brać non-stop, ale pierwsze zasiedlenie naszego organizmu to jest 6 miesięcy stosowania probiotyku. Ten probiotyk też jest wyjątkowy, dlatego że to jest probiotyk z dodatkiem prebiotyku, czyli w definicji, w nomenklaturze medycznej synbiotyk, symbioza. Ma 18 wyselekcjonowanych szczepów bakterii, bardzo dużej dawce 450 miliardów. Myśmy ostatnio rozmawiali na temat probiotyku. Ja nie będę już dzisiaj Państwu o tym mówił. Natomiast tutaj jest również len jako błonnik i cynk i beta-glukany, które również normalizują pracę układu odpornościowego. Proszę pamiętać, że normalizacja czy wspieranie odporności to jest ten pozytywny efekt. Dlatego i to nie dotyczy tylko osób z osłabioną odpornością, dotyczy również osób z nadwrażliwością. Czyli normalizacja to jest to w środku, to jest prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jak Państwo zerkniecie na, zrobicie sobie jakieś badanie, na przykład morfologię krwi, to zobaczycie, że jak coś jest nieprawidłowe przy jakimś badanym elemencie, to jest albo czegoś za mało, albo czegoś za dużo. Jedno i drugie to źle. Ma być w środku. I normalizacja odporności to jest prawidłowe. Czyli na przykład beta-glukany będą normalizować odporność organizmu. I występują też w probio plus. No i ostatnia rzecz. Warto wspomnieć, Szanowni Państwo, że problemy z nadwrażliwością i z alergiami mają również nasze dzieciaki. I tak jak wspomniałem, u dzieciaków warto podawać witaminę D3 i probiotyki, ponieważ udowodniono, że probiotykoterapia u takich dzieci, podawanie witaminy D3, poprawia i normalizuje reakcję odporności i zmniejsza częstość występowania ataków alergii. Tak jak Państwo tutaj widzicie, na ostatnim, poprzednim wykładzie o odporności poświęciliśmy więcej czasu tym szczególnym probiotykom. Jak widać, mamy tutaj cztery szczepy bakterii probiotycznych i witaminę D3, a więc warto również pamiętać, żeby zwalczać tą alergię u dzieciaków. Szanowni Państwo, pięknie dziękuję za uwagę. Dzisiejszy temat alergia. W różnych tego odmienialiśmy przez różne przypadki to słowo. Mówiliśmy również o nietolerancji pokarmowej. Podkreślam, dieta, suplementacja to są elementy naturalnej normalizacji organizmu. Przypominam również, że unikanie alergenów czy zastosowanie środków farmaceutycznych może pomóc nam w zwalczaniu objawów alergii. Natomiast tak naprawdę zwalczanie przyczyn alergii, czyli to, że nasz organizm będzie miał normalnie funkcjonujący układ odporności, warto pamiętać, że jest bardzo wiele czynników i na przykład probiotyki stanowią udokumentowany element normalizacji procesów u osób z alergiami. I to od maleńkości. Proszę o tym pamiętać. Jeżeli chcecie się Państwo skontaktować, czy chcecie na przykład spotkać się ze mną, zapraszam do Kalet, do Natur Day. Można również korzystać z adresu mailowego, pisząc na adres pytania @willoway.com w zakresie pytań medycznych, suplementacji, ziołolecznictwa czy dietetyki. Ja będę miał tą przyjemność odpowiedzieć na Państwa pytania. Dzisiaj, Szanowni Państwo, to tyle. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.